To you about Sabbath. Chciałbym dzisiaj mówić o sabacie. Much different way than you think. I w nieco inny sposób niż wam się wydaje. My title of the talk today is. Tytuł dzisiejszego kazania. The biological significance of Sabbath. Biologiczne znaczenie sabatu. You all know that the theological significance of the Sabbath. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, jakie jest teologiczne znaczenie sabatu. I'm a physician. Jestem lekarzem. Theology is not that impressive to me. I nie interesuję się tak bardzo teologią. I know theology is important. Wiem, że teologia jest ważna. But whenever word of God comes to me biologically. Ale kiedykolwiek dociera do mnie Słowo Boże na płaszczyźnie biologicznej, and my gene gets activated. To wtedy mój gen jest uaktywniony. I say yes. I wtedy mówię tak. We all know the theological religious significance of Sabbath. Tak więc my wszyscy znamy to teologiczne, religijne znaczenie sabatu. In 1982, w 1982 roku I got baptized, zostałem ochrzczony and I began to keep the Sabbath. I zacząłem zachowywać sabat. Theologically, pod względem teologicznym, keeping Sabbath was right to me. Zachowywanie sabatu było dla mnie czymś normalnym. I was very shocked. Ale byłem zdumiony. The Sabbath is hidden from this world. Że w świecie niewielu ludzi wie cokolwiek na temat sabatu. But still it was a theological significance. Ale nadal dla mnie sabat miał znaczenie teologiczne. And one thing I was complaining about Sabbath was. Czasami narzekałem z powodu braku zrozumienia pewnych aspektów sabatu. Why God is asking us to rest on Sabbath? I zastanawiałem się, dlaczego Bóg chce, abyśmy odpoczywali w sabat. Why should we rest on Sabbath day? Dlaczego powinniśmy odpoczywać w tym dniu? Well, the answer was. I znalazłem pewną odpowiedź. God rested on Sabbath day. Bóg odpoczywał w tym dniu. I said, so we rest because God rested? Tak więc pomyślałem, więc my musimy odpoczywać tylko dlatego, że Bóg w tym dniu odpoczął. Do you feel comfortable with that? Czy wystarcza wam taka odpowiedź? I wasn't. Ja, mi nie wystarczała taka well, odpowiedź. If God is tired, he can rest on Sabbath day. Więc jeśli Bóg jest zmęczony, może odpoczywać w dzień sabatu. I'm full of energy. Ale ja jestem pełen energii. I don't wanna do something on ja chcę Sabbath coś day. Robić w sabat. Why he want me to rest? Dlaczego on chce, abym ja odpoczywał? Well, it sounds quite legalistic to me. To brzmiało w moim zrozumieniu trochę legalistycznie. Even though you don't have to rest. Bo nawet jeśli nie musicie odpoczywać. There is no need for us to rest. Nie ma potrzeby odpoczynku. We still have to rest. To my nadal musimy odpoczywać. Because God rested. Dlatego, że Bóg odpoczął. Do you think it's rational? Czy myślicie, że jest w tym coś racjonalnego? I didn't think so. Ja tak nie uważam. I didn't think it is rational. Nie myślę, że to jest racjonalne. If that's the case, a jeśli tak jest, Adventist family gonna be very interesting family, funny family. To adwentystyczna rodzina mogłaby być taką zabawną rodziną. Father came back from work. Ojciec wraca z pracy. And he said, i mówi, oh, I'm tired. O, jestem zmęczony. I'm not gonna go to work tomorrow. Jutro nie idę do pracy. I'm going to be resting tomorrow. Będę jutro odpoczywał. So all children has to rest at home because daddy rests. I z tego powodu wszystkie dzieci muszą odpoczywać, bo tata odpoczywa. I think this is the concept of legalistic concept. Myślę, że to jest właśnie taki legalistyczny koncept. But at that time, that was only answer I got. Ale w tamtym czasie ja tak to rozumiałem. Why should we rest on Sabbath? Dlaczego więc powinniśmy odpoczywać w sabat? One day I was reading the Bible. Któregoś dnia czytałem Pismo Święte. You know, we just had a scripture reading at the beginning of this worship service. Czytaliście, na pewno pamiętacie ten fragment Pisma Świętego, który był czytany na początku. Pamiętacie? It was John 5:16 to był fragment Ewangelii Jana, rozdział 5, wiersze 16 i 17. Do you remember what it said? Pamiętacie, co ten fragment mówił? Jesus healed one paralytic on Sabbath day. Jezus uzdrowił pewnego sparaliżowanego człowieka w sabat. Because of this reason, i z tego powodu, Pharisees were arguing and persecuting Jesus. Faryzeusze narzekali na Jezusa i prześladowali go. Because Jesus worked on Sabbath. Dlatego, że wydawało mi się im się, że Jezus pracował w sabat. What was answer? Jaką odpowiedź dał what im was Jesus' answer? Chrystus? That's right. My father is working on Sabbath day. Mój ojciec pracuje w sabat. Therefore I work on Sabbath. Dlatego ja też pracuję w dzień sabatu. My dear brothers and sisters,
Moi drodzy bracia i siostry, God is no longer resting on Sabbath day. Bóg nie odpoczywa w dzień sabatu. According to the Bible, według Pisma Świętego, God is working on Sabbath day. Bóg pracuje w dzień sabatu. And Jesus is working on Sabbath day. I Jezus też pracuje w dzień sabatu. So Jesus works on Sabbath day. Tak więc Jezus pracuje w dzień sabatu. So we work on Sabbath day. To my z tego samego powodu mamy pracować w dzień sabatu. According to the same reasoning, według tego rozumowania, that we rest on Sabbath day because God rested on Sabbath day. My odpoczywamy w dzień sabatu, dlatego że Bóg odpoczywa w dzień sabatu. Czy to ma być podstawą? I think it would be very dangerous if you are trying to defend the Sabbath rest. Myślę, że byłoby to czymś bardzo niebezpiecznym, gdybyśmy w ten sposób starali się zdefiniować odpoczynek sabatu. That we rest based on the reason that God rested on Sabbath day. Jeśli mamy odpoczywać w dzień sabatu tylko dlatego, że Bóg odpoczął w tym dniu. It would be very poor defense biblically. To byłoby bardzo takie minimalne zrozumienie tego, jakie znaczenie ma sabat. I needed to find better reason than ja muszę znaleźć taką głębszą przyczynę. Why should we rest on Sabbath? Dlaczego powinniśmy odpoczywać w tym dniu? Why resting is so important? Dlaczego odpoczynek jest tak ważny? There is a Ten Commandment. Mamy 10 przykazań. The first three is relationship between us and God. Pierwsze 4 przykazania mówią o stosunku, naszym stosunku do Boga. From 5th down to the 10th commandment. A od 5 do 10 przykazania is the relationship between us. Przykazania mówią o naszych wzajemnych stosunkach. Right in between there, a pomiędzy tymi 3 i 5 przykazaniami jest 4 przykazanie. The fourth commandment. 4 przykazanie. It's Sabbath commandment. Mówi o sabacie. Why certain day is so important? Dlaczego jakiś dzień jest tak ważny? Why you can rest any day? Dlaczego nie moglibyście odpoczywać w jakimś innym dniu? Why it has to be Sabbath day? Dlaczego to musi być akurat sabat? I'm a physician. Jestem lekarzem. I want to have some scientific reasoning. I chcę znaleźć jakieś naukowe powody ku temu. You know why? Wiecie dlaczego? Because I believe whole Bible is very scientific. Dlatego, że wierzę, że cała Biblia jest naukową księgą. This is a book of truth. To jest księga prawdy. And this is a book of life. Księga życia. Life involves biological truth. A w życiu znajduje się biologiczna prawda. And Jesus says, i Jezus mówi, I am the way, I am the truth. Ja jestem droga, prawda. And I am the life. I życie. Truth involves life. W prawdzie zawarte jest życie. And life is also a very biological phenomenon. A życie jest również biologicznym fenomenem. I need to find the life in the Sabbath. I dlatego w sabacie muszę odkryć życie. I told you during my lecture. Podczas moich wykładów mówiłem wam, when we are under the stress, że gdy znajdujemy się pod wpływem stresu, our body produces oxygen-free radical. W naszym organizmie powstają wolne rodniki tlenowe. And this oxygen-free radical damages the genes and the cells. I te wolne rodniki niszczą geny i komórki. And this is oxygen-free radical is the one who make us aged. I te wolne rodniki tlenowe powodują, że starzejemy się szybciej. Oxygen-free radical is the main reason that we have cancer and other diseases. One też są głównym powodem raka i wielu innych chorób. If we do not have oxygen-free radical, gdyby nie było w naszym organizmie tych wolnych rodników, no matter how much the world is polluted like this today, to bez względu na to, jak bardzo zanieczyszczony byłby świat, we're not gonna be that sick, you know. To nie bylibyśmy tak schorowani, jak to for jest instance, dzisiaj. Smoking. Na przykład palenie papierosów. Lot of people think, wielu ludzi myśli, lung cancer is caused by smoking, że rak płuc jest spowodowany paleniem papierosów. You know what? That's only scientific fact. I to jest naukowy fakt. But that's not the truth, you know. Ale nieprawda. You know why? Wiecie dlaczego? Because there are so many people out there smoking so heavily. Że dlatego, że jest tak wielu ludzi, którzy palą bardzo dużo papierosów. They never get the lung cancer. I nigdy nie zapadają na raka płuc. There are so many people out there not smoking at all. Jest też tak wielu ludzi, którzy w ogóle nie palą papierosów. They have lung cancer. A chorują na raka płuc. But statistically speaking. Ale biorąc pod uwagę statystyki. It is a statistical fact. To jest statystycznym faktem, that heavy smokers overwhelmingly get more lung cancer. That's że osoby palące dużo papierosów niewątpliwie częściej zapadają what na raka. I'm trying to tell you is, ale chcę wam tylko powiedzieć, smoking is not the only cause for the lung cancer. Że palenie papierosów nie jest jedyną przyczyną raka płuc. There's some smokers, whenever they smoke cigarette, niektórzy palacze papierosów, kiedykolwiek they have happy palą, time. Oni są wtedy szczęśliwi. Oh. They're looking back their childhood. Oni wtedy wspominają swoje dzieciństwo. They're thinking about their friends. Myślą o przyjaciołach. They don't get lung cancer.
i nie zapadają na raka płuc. But those people who smoke, ale ci, którzy palą, I hate that guy. Ja nienawidzę tego. If I find him, I'm gonna kill him. Jeśli będę mógł, to zrezygnuję z tego. They are the one who gets lung cancer. I te osoby, które właśnie się zamartwiają paląc, one zapadają na raka płuc. People who are in emotional stress. Ludzie, którzy przeżywają emocjonalne stresy, produce more oxygen free radical, mają o wiele więcej w swoich organizmach wolnych rodników tlenowych. This oxygen free radical hits gene and the damaged gene. I te wolne rodniki tlenowe uderzają w geny i niszczą je. So, smoking and the oxygen free radical works together. Tak więc palenie papierosów i wolne rodniki tlenowe współpracują ze sobą. Sometimes you don't have to smoke at all. No czasami nie musicie w ogóle palić papierosów. Oxygen free radical alone is a sufficient cause for the lung cancer too. I same rodniki tlenowe mogą spowodować raka płuc. So you can see how important the oxygen free radical is for health. Tak więc widzicie, jak ważne jest, aby tych wolnych rodników tlenowych było jak najmniej w naszym organizmie. Oxygen free radical damages our genes. Dlatego, że one niszczą nasze geny. So whenever you go under the stress. Tak więc kiedykolwiek znajdujecie się pod wpływem stresu, your gene is damaged. Wasze geny są uszkadzane. God need to repair those genes. A Bóg musi zregenerować, naprawić te geny. You know, in our cells, w naszych komórkach there's a wonderful mechanism to repair. Jest wspaniały mechanizm, który zajmuje się taką naprawą. Repair those damaged gene, go back to normal like this. Który naprawia taki uszkodzony gen i sprawia, że ten gen znów jest normalny. You know, what requires to activate that repair mechanism? Czy wiecie, co jest potrzebne, aby ten mechanizm naprawczy został uaktywniony? For the past few days, w ciągu ostatnich kilku dni I introduce you about genes. Mówiłem wam na temat genów. This gene determines the character and the function of the cells. To ten gen sprawia, że dana komórka zachowuje się w dany sposób i funkcjonuje właśnie tak. Our body is made of cells. Nasze ciało zbudowane jest z komórek. When you are sick, jeśli jesteście chorzy, that means your body does not function very well. To oznacza, że wasz organizm nie jest w stanie funkcjonować prawidłowo. That means your cells do not function very well. To też oznacza jednocześnie, że wasze komórki nie funkcjonują prawidłowo. But the function of your cells is determined by the gene. Ale to, jak funkcjonują komórki, uzależnione jest od genów. So the reason why you're sick is, tak więc, jeśli jesteście chorzy, your gene is not functioning very well. To jest tak dlatego, że wasz gen nie funkcjonuje prawidłowo. So this is the era of the gene today in the science of medicine. Tak więc to z tego powodu współczesna nauka koncentruje się tak bardzo na genach. It is gene. Od gena zależy nasze zdrowie. Gene can be changed anytime. Geny mogą być zmienione w każdym czasie. Long time ago we believed the gene is fixed. Kiedyś wydawało nam się, że gen jest strukturą niezmienną. Now scientists believe the gene can change according to the influence. A dzisiaj naukowcy wiedzą, że gen może ulec przeobrażeniu zgodnie z pewnymi wpływami. When I was in medical school, kiedy studiowałem medycynę, we never learned that cancer is caused by gene change. Nikt nas nie nauczał, że rak jest spowodowany zmianą w strukturze genów. We never learned about the existence of the oxygen-free radical. Nigdy nie mówiono nam na temat obecności wolnych rodników tlenowych. So now we medical scientists knows that the oxygen-free radical is produced in your body. A dzisiaj już naukowcy wiedzą, że wolne rodniki są wytwarzane w organizmie. Basically due to the stress. A w szczególności pod wpływem stresu. And then over-exercise. Jeśli na przykład zbyt ciężko ćwiczycie fizycznie, przepracowujecie się, over-eating. Albo przejadacie się. Too much nutrition. Jeśli zbyt dużo dostarczacie sobie składników odżywczych. It is really losing game if you take in something good too much. Tak więc tak naprawdę tracimy coś, jeśli spożywamy coś dobrego w nadmiarze. Many people take a supplementation. Niektóre osoby zażywają różne suplementy, witaminowe, witaminy, all kind of mineral supplementation, albo minerały w tabletkach. In fact, that sounds healthy. Faktycznie to brzmi zdrowo. But in truth, ale jeśli chodzi o prawdę, it's harmful to you. To tak naprawdę może wam zaszkodzić. Unless you need it. Chyba, że naprawdę tego potrzebujecie. Don't take them. To wtedy, jeśli nie potrzebujecie, nie zażywajcie it is tych totally unnecessary. Dlatego, że to jest zupełnie niepotrzebne. If you put in some kind of nutrient more than what you need. Jeśli do waszego organizmu wprowadzicie składniki odżywcze w większych ilościach niż potrzebujecie, it always will produce oxygen-free radical. To wtedy zawsze będą pojawiać się te wolne rodniki tlenowe. Lately scientists found out. Ostatnio naukowcy odkryli, when your gene is damaged, że gdy wasz gen zostaje uszkodzony, when you're under the stress, gdy znajdujecie się pod wpływem stresu, all experimental animals in the laboratory must rest on seventh day.
to wtedy wszystkie zwierzęta w warunkach laboratoryjnych muszą odpoczywać siódmego dnia. If you have rats in the laboratory, jeśli w laboratorium macie szczury, and give them the stress. I poddajecie je wpływowi stresu, you give them electric shock. I na przykład stymulujecie je przy pomocy impulsów elektrycznych, you record the sound of a voice of a cat. Albo ewentualnie będziecie je stresować przy pomocy odgłosów, jakie wydaje kot. And this poor rat is hearing. Wtedy ten szczur, biedny szczur słyszy dźwięk, jaki wydaje kot. This poor rat goes, i ten szczur jest pod wpływem silnego stresu wówczas. Many oxygen-free radical. Bardzo dużo wolnych rodników wytwarzanych many jest w jego organizmie. Gene damages. I wiele genów ulega uszkodzeniu. And at same time, a w tym samym czasie scientists could observe that this rat has very high level of the cortisone hormone. W tym samym czasie w organizmie szczura, jak zauważyli uczeni, wytwarzana jest bardzo duża ilość kortyzonu. We call that stress hormone. Czyli hormonu stresu. When cortisone hormone goes higher and higher, gdy poziom hormonu stresu, kortyzonu jest coraz wyższy, it destroys your immune system. To wtedy kortyzon zabija system odpornościowy. If it goes higher than certain level, a jeśli podnosi się powyżej pewnego poziomu, it begin to destroy your brain cells. Wtedy zaczyna niszczyć nawet komórki mózgowe. Having too much stress hormone is very destructive. Tak więc zbyt duża ilość stresu jest czymś bardzo niszczącym. Scientists begin to give stress to the rats in the laboratory. Tak więc naukowcy zaczęli stresować szczury w warunkach laboratoryjnych. On first day, pierwszego dnia, stress hormone went up like this. Poziom hormonu stresu podniósł się do takiej wysokości. The second day, same stress. Następnego dnia taka sama dawka stresu cortisone hormone went up like spowodowała, this. Że poziom kortyzonu podniósł się wyżej, ale był nieco niższy niż poprzednio. Less than first day. Poziom drugiego dnia był nieco niższy niż pierwszego. They are getting adapted. Czyli te szczury przyzwyczajały się powoli do stresu. On third day, trzeciego dnia, when scientists gave them stress, gdy naukowcy poddawali szczury wpływowi stresu, cortisone hormone went up this much. Poziom kortyzonu osiągnął taką wysokość. Adapting very well. Czyli one bardzo dobrze przystosowywały się do stresu. On fourth day, ale czwartego dnia nieznacznie. Same as third day. To było, była taka ilość jak trzeciego dnia. No longer adapting. Czyli już nie były w stanie w większej mierze przystosować się do stresu. Fifth day. A piątego dnia poziom kortyzonu podniósł się bardziej niż czwartego dnia. Same as second day. Była to taka sama dawka jak drugiego dnia. Rat is getting tired. Więc szczur zaczynał się powoli męczyć. Rat is getting more irritable. Był coraz bardziej poirytowany. Sixth day. Szóstego dnia poziom hormonu stresu jeszcze bardziej się podniósł. Same as first day. Był równy temu poziomowi, który so what kind of curve you got? Osiągnął szczur pierwszego dnia. Tak więc jak możemy nazwać tę krzywą stresu? Alphabet U. So przypominało to literę scientists U. Call this stress response curve. Tak więc naukowcy określili to krzywą hormonu stresu albo krzywą reakcji na stres. Or some people call it U-curve. Albo niektórzy określili to mianem krzywej U. If scientists make rat rest completely on seventh day, gdy naukowcy sprawili, że szczury mogły odpoczywać siódmego dnia, then cortisone hormone come down to normal. Wtedy poziom kortyzonu spadał zawsze do normalnego poziomu. That's wonderful. To jest czymś cudownym. Okay. But if scientists still give them same stress even on seventh day. Ale jeśli naukowcy poddawali szczury takiej samej dawce stresu nawet siódmego dnia, gdy szczury były stresowane, poziom kortyzonu gwałtownie podniósł się do góry. So then scientists made rats rest on eighth day. Tak więc naukowcy sprawili, że szczury mogli odpocząć ósmego dnia. Normally coming down here is normal. Normalny poziom kortyzonu kształtował się w takiej wysokości, natomiast it only ósmego came dnia down like this. Spadł tylko do takiego poziomu, gdy szczury odpoczywały. Rat is not completely recovering. Tak więc szczur ósmego dnia nie mógł odzyskać normalnego poziomu stresu. If scientists give them continuous stress until the 12th day, i gdy naukowcy tak stale poddawali szczury wpływowi stresu przez 12 dni, without seventh day rest, bez tego odpoczynku siódmego dnia, they begin to have brain damage, to wtedy ich komórki mózgowe ulegały zniszczeniu. They develop forgetfulness. I zaczęły zapominać. If you keep on doing, keep on stressing them. Jeśli cały czas będziemy tak stresować te szczury, rat dies. To ten szczur umrze. When you open up the rat's body, jeśli zrobicie sekcję takiemu szczurowi, rat has bleeding from the stomach. Wtedy okaże się, że żołądek szczura będzie krwawił. No matter how much stress you give to the rats. Bez względu na to, jak wielkie będzie natężenie tego stresu, as long as scientists keep rats rest every seventh day, to tak długo, jak naukowcy pozwalali szczurom odpoczywać każdego siódmego dnia, this rat maintained good health. To wtedy
stan zdrowia tego szczura był na wysokim poziomie. So scientists found out, więc naukowcy odkryli, there are two different cycles in our body. Że w naszym ciele mają miejsce takie dwa cykle. One cycle is a 24-hour cycle. Jeden cykl to 24-godzinny cykl. People has to rest during the night. Ludzie muszą odpoczywać w nocy. You know what scientists lately found out? I wiecie, co ostatnio naukowcy odkryli? I know there's some of your nurses. Mam nadzieję, że są tutaj pielęgniarki. You know, scientists are nowadays finding out, naukowcy dzisiaj odkrywają, people who are working during the night, że ludzie, którzy pracują nad nocną zmianę, are getting more cancers. Częściej zapadają na raka. 2 to 4 times higher incidence of cancer. 2 do 4 razy częściej zapadają na raka. Even though they're working same quality of work, nawet jeśli jakość pracy jest taka sama. But the nighttime workers are much more vulnerable to the cancer development. Ale osoby, które pracują w nocy, o wiele bardziej podatne są na raka. Isn't that interesting? Czy to nie ciekawe? So during the night, tak więc w nocy, when sun is setting, gdy słońce zachodzi, we should begin to rest. Powinniśmy odpocząć. So scientists definitely found that we have 2 different cycles. Tak więc naukowcy niewątpliwie odkryli, że towarzyszą nam takie dwa cykle. 24-hour cycle, cykl 24-godzinny, which is based on sunset and który sunrise. Związany jest z zachodem i wschodem słońca. Then another cycle, i kolejny cykl, which is 7-day cycle. To cykl 7-dniowy. And I'm a scientist. Ja jestem naukowcem. So I can accept that. That's wonderful. Tak więc z pewnością mogę zaakceptować taką informację i to jest cudowne. So according to the scientific findings, tak więc według tych odkryć naukowych, why can't we just rest any day we want to rest? Dlaczego my nie możemy odpocząć w jakimkolwiek dniu, w którym chcielibyśmy odpocząć? As long as it is coming every seventh day. Czy to musi być każdy 7 dzień? How about resting every Tuesday? A gdybyśmy tak każdego wtorku odpoczywali? Why God is asking us? Dlaczego Bóg prosi nas? To rest on Sabbath day. Abyśmy odpoczywali w czasie sabatu. That was really headache to me. To przyprawiało mnie naprawdę o ból głowy. So resting every seventh day is scientifically valid. Tak więc nauka potwierdza to, że rzeczywiście żywy organizm powinien odpoczywać każdego 7 dnia. But how come the rest should be on Sabbath day? Ale dlaczego akurat tego 7 dnia? You know, I am a Seventh-day Adventist. Jestem adwentystą dnia 7. And I believe word of God is the ultimate truth. I wierzę, że słowo Boże jest tą ostateczną prawdą. I know every truth in this world has a scientific foundation. Wiem, że każda prawda zawarta w tym słowie ma podstawy naukowe. When science was really primitive stage, gdy nauka znajdowała się jeszcze na takim bardzo niskim poziomie, science could not prove this word of God. Naukowcy nie byli w stanie uzasadnić z naukowego punktu widzenia to, że Słowo Boże but mówi nowadays, prawdę. You know, ale dzisiaj, science is so far advanced. Dzisiaj nauka tak bardzo posunęła się do przodu. Many things you think it is mysterious can be explained. Bardzo często zdarzy się tak, że to, co w Piśmie Świętym wydawało się kiedyś czymś tajemniczym, teraz może być uzasadnione naukowo. Why should we rest on Sabbath day? Dlaczego powinniśmy odpoczywać w dzień sabatu? Still we need to solve this question. Nadal musimy jeszcze zastanowić się nad tym problemem i rozwiązać go. During the last 3 days, w ciągu ostatnich 3 dni I talked to you about genes. Mówiłem wam o genach. For genes to be responding, aby gen mógł zareagować, gene needs what? Potrzebuje czego? Gene needs energy coming from outside. Potrzebuje energii, która będzie pochodzić z zewnątrz. Our gene even reacted to, responded to the electricity. Nasz gen reaguje nawet na elektryczność. That's why the psychiatrists give electric shock treatment to the depressed people. To dlatego psychiatrzy stosują coś takiego jak wstrząsy elektryczne, elektrowstrząsy w przypadku chorych osób. Because electricity activates endorphin serotonin genes. Dlatego, że te elektrowstrząsy uaktywniają gen endorfiny czy serotoniny. But what is better than electricity? Ale co działa w tym przypadku lepiej niż elektryczność? Powiedzcie. Love. Yeah, miłość. Love is stronger than electricity. Miłość jest silniejsza niż elektryczność. You remember? Pamiętacie? Electricity even destroys the nerve cells. Elektryczność może nawet niszczyć komórki mózgowe. And cause the memory loss. I powoduje utratę pamięci. But love. Ale miłość. Improves memory. Wzmacnia pamięć. Love is life-giving. Daje życie. Electricity is stimulating, but it's destructive. Elektryczność wprawdzie stymuluje, ale też niszczy. It is love is stronger, love is better. Miłość jest silniejsza, jest lepsza od elektryczności. So remember. Tak więc pamiętajcie. Our gene needs energy. Nasze geny potrzebują energii. Our gene needs power.
power. Nasz gen potrzebuje mocy. I love Ellen White. Ja uwielbiam to, co napisała Ellen White. As I read Ellen White book more and more, gdy czytam jej książki, it is more fascinating. Coraz bardziej fascynuje mnie ich treść. You think Dr. Tseng Li is talking to you something new? Myślicie, że doktor Lee mówi wam o czymś nowym? Ellen White nie? Already talked about in her book. Ellen White już pisała o tym w swoich książkach. Of course she never talked about genes. Oczywiście ona nigdy nie pisała o genach. But you can see gene in the Ellen White book. Ale możecie dostrzec geny w jej książkach. And she talked about vitalizing power. Ona mówiła na temat takiej życiodajnej mocy. She says electricity comes from God. Mówiła, elektryczność pochodzi There's od Boga. Many things, i wiele know. Innych takich zagadnień she, poruszała. She is really aware of power of God. Ona naprawdę była świadoma tego, że Bóg posiada moc. Ellen White has unique definition of the Sabbath. Ellen White podała taką unikalną, jedyną w swoim rodzaju definicję sabatu. Anybody know what is Ellen White's definition of Sabbath? Czy ktoś wie, o czym mówię? Jak brzmi ta definicja? You can find in the możecie to znaleźć book called Education. W książce Wychowanie. And there is a chapter called Sabbath. Jest tam rozdział mówiący o sabacie. There Ellen White gave one line definition on Sabbath. Tam Ellen White podaje tylko jedno zdanie na temat sabatu. Ellen White says, mówi, Sabbath is a memorial of... Sabat jest pamiątką... What? Od czego? Sabbath is a memorial of creation. Tak, sabat jest pamiątką stworzenia. Everybody says so. Wszyscy tak mówią. But you know what? Ale wiecie co? It is very shocking. To jest czymś bardzo szokującym. Ellen White did not say Sabbath is a memorial of creation. Ellen White nie powiedziała, że sabat jest pamiątką stworzenia. You know, I said Ellen White is very aware of the power of God. Pamiętacie, jak powiedziałem, że Ellen White była bardzo świadoma mocy Bożej. Many of us are not really aware of power of God. Wielu z nas nie uświadamia sobie tak naprawdę tego. That's why. I to dlatego. We say Sabbath is a memorial of creation. Mówimy, że sabat jest tylko pamiątką stworzenia. And thinking we're all right. I wydaje nam się, że wszyscy mamy rację. But you know, that's not true. Ale wiecie, że to nie you jest know, prawdą. You know what Ellen White really said? Wiecie, co ona naprawdę powiedziała? Ellen White said this. Powiedziała tak. Sabbath is a memorial of sabat jest pamiątką the power of creation. Mocy stworzenia. Or creative power. Albo tej stwórczej mocy. She mentioned the power of creation. Ona wspomniała o mocy stworzenia. When you say Sabbath is memorial of creation, że sabat jest tylko pamiątką stworzenia, that's our concept. To jest nasza koncepcja. It's a human concept. To jest taka ludzka koncepcja. Human concept, we always memorize event. A my zawsze pamiętamy tylko o jakichś wydarzeniach. The event of creation. O wydarzeniu związanym ze stworzeniem. But believe me, Ellen White says, ale Sabbath is a memorial of creative power. Wierzcie mi, że Ellen White napisała, iż sabat jest pamiątką stwórczej mocy. So what does that mean? Co to oznacza? It is not memorizing or celebrating an event of creation. To nie chodzi tylko o to, o jakieś czczenie tego wydarzenia. Today is Sabbath day. Dzisiaj mamy sabat. This day is a memorial of power of creation. I ten dzień jest pamiątką mocy stworzenia. God created Sabbath day. Bóg stworzył dzień sabatu. For us to remember, abyśmy pamiętali, the power of creation. O mocy stworzenia. Not just the event. A nie jedynie o wydarzeniu. Not just the fact of the creation. A nie o fakcie stworzenia. But the truth of creation. Ale o prawdzie stworzenia, the power of creation. Którą jest moc stworzenia. Do you know what that means? Wiecie, co to oznacza? Today is different. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Today we are experiencing. Dzisiaj doświadczamy czegoś. Or we are supposed to experience. Albo powinniśmy doświadczyć. What? Czego? Power of creation. Mocy stworzenia. This is why. To dlatego God said, Bóg powiedział, Sabbath is a sign between you and me. Sabbat jest znakiem pomiędzy mną i tobą. And then what it says? I dalej powiedział, Ezekiel 20:20. Księga Ezechiela, 20 rozdział, wiersz 20. Sabbath is a sign between you and me. Sabbat jest znakiem pomiędzy mną i wami. So tak, you may know, abyście wiedzieli, I am the God who sanctifies you. Że jestem Bogiem, który was uświęca. You know what sanctification means? I am the God who changes you. Uświęcenie polega na tym, że Bóg mówi, ja jestem Bogiem, który zmienia cię. When God changes, what he can change? A gdy Bóg zmienia, to co w takim razie if he zmienia? Wants to change me, jeśli on chciałby mnie zmienić, what can he change? To co powinien zmienić? Answer me. Powiedzcie mi. That's right. No właśnie, gen. If he changed the gene, then he can change me. Jeśli on zmieni gen, to zmieni i mnie. You know God's love can change the gene now. I wiecie już teraz, że Boża miłość jest w stanie zmienić gen. So,
Today is the powerful day. Tak więc dzisiaj mamy dzień pełen mocy. We cannot touch it. Nie możemy go dotknąć. We cannot see it. Nie możemy widzieć tej mocy. But today. Ale dzisiaj. Is full of that power of creation. Odczuwamy tę moc stworzenia. The power of God which can change our genes. Moc Bożą, która może zmieniać nasze geny. Amen. 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 So, as a physician. Jako lekarz. When I read Ellen White. Gdy czytam pisma Ellen White. Yes. Mówię tak. Sabbath is Memorial Day of the creative power. Sabbat jest pamiątką stwórczej mocy. Okay. Where she got that? Skąd ona wzięła to? And she is a prophet. Przecież ona była prorokiem. And I need to know. A ja muszę wiedzieć. If God gave her the wisdom. Czy to Bóg udzielił jej tej mądrości? Or God gave it to me too. To pewnie Bóg i mi udzielił I takiej mądrości. Ja muszę to wiedzieć. Myself. Sam. And I need to share with my dear brothers and sisters. Tak, abym mógł dzielić się tym z moimi drogimi braćmi i siostrami. What does it mean? Co to oznacza? So I look at Sabbath. Tak więc ja staram się głęboko studiować zagadnienie Sabbatu. I opened Sabbath commandment. Otwieram przykazania, a w szczególności czwarte przykazanie. This is Exodus chapter 20. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20. Verse 11. Wiersz 11. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Pobłogosławił. God blessed. Bóg pobłogosławił dzień sabatu. You know, we use the word blessing all the time. My cały czas używamy tego słowa błogosławieństwo. Without knowing what does it really mean. Nie wiedząc, co to słowo naprawdę oznacza. So as I was reading this verse again. Tak więc gdy jeszcze raz czytałem ten werset. It came to me. Something came to me. Wtedy pojawiła się pewna myśl. How can God bless a day? Jak Bóg może błogosławić dzień? I thought. Zawsze myślałem. The blessing was something God gives to human being. Że błogosławieństwo polega na tym, że to Bóg błogosławi ludzi. Didn't you think that way? Nie myśleliście takimi kategoriami? But here it says, ale tutaj czytamy. God blessed the day. Że Bóg pobłogosławił dzień. Then what is blessing? Co to jest za błogosławieństwo? How can a day receive blessing from God? Jak dzień może otrzymać błogosławieństwo od Boga? So I thought, this is strange. Więc pomyślałem, to jest bardzo dziwne. Then I realized. I wtedy uświadomiłem sobie. Maybe the meaning of the word blessing I have may be wrong. Może ja miałem złe pojęcie na temat słowa błogosławieństwo. Maybe the definition of the blessing in the Bible and my definition is different. Może słowo błogosławił w Piśmie Świętym i moje zrozumienie słowa błogosławieństwo różnią się między sobą. So I decided. Tak więc postanowiłem. To study the word blessing specifically. Studiować przede wszystkim słowo błogosławieństwo. I was going to check all the word blessing in the entire Bible. I miałem zamiar sprawdzić wszystkie słowa błogosławił, błogosławieństwo, które występują w Piśmie Świętym. Find out what God's definition of the word blessing. Aby odkryć, jak wygląda definicja błogosławieństwa w przypadku Boga. I didn't have to go far. Nie musiałem daleko szukać. The first blessing ever appeared on the Bible is totally different from my understanding of the word blessing. Pierwsze słowo błogosławieństwo, które występuje w Biblii, już różniło się od mojego zrozumienia tego słowa. It is on the Genesis chapter 1 verse 21. Fragment ten znajduje się w pierwszej księdze Mojżeszowej. This is on the fifth day of the creation. To jest piąty dzień stworzenia. Pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 1, wiersz 21. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów. Nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego. I widział Bóg, że to było dobre. So God created birds and fishes. Tak więc Bóg stworzył ptaki i ryby. And verse 22. I wiersz 22. I pobłogosławił im Bóg, mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. God bless the fishes, you know. Bóg pobłogosławił ryby. And God bless the birds. I ptaki. What's that mean? Co to oznacza? I never thought God can give a blessing to the fishes. Nigdy nie myślałem, że Bóg będzie błogosławił ryby czy ptaki. This is the first blessing ever God gave to anyone. To było pierwsze błogosławieństwo, jakiego Bóg komukolwiek udzielił. After the creation. Po stworzeniu. Then I realized. Więc uświadomiłem sobie. My own understanding of word blessing is totally different. Że moje własne zrozumienie tego słowa różni się bardzo. I said, wow, praise the Lord. I powiedziałem wtedy, chwała Panu.
I prayed again. I znów się modliłem. Oh God, o Boże, show me. Pokaż mi. What do you mean by blessing? Co masz na myśli, mówiąc o błogosławieństwie? Look at this. Popatrzcie teraz na to. God blessed them. I pobłogosławił im. Then he says, i wtedy mówi, be fruitful and multiply. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. Be fruitful and multiply. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. What does blessing do? Co powoduje błogosławieństwo? Co what daje? What is the purpose of blessing? Jaki jest cel błogosławieństwa? Let them be fruitful and multiply. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. You know, I'm a physician. Jestem lekarzem. Oh, I was so happy to see that. I byłem tak szczęśliwy, że mogłem to odkryć. What is fruitful means? Co oznacza to rozradzanie się, grow, rozmnażanie? Grow and stronger. Wzrost, nabieranie siły. And multiply means what? A rozmnażanie się? Co cell, oznacza? Cell division. Podział komórki. And having babies. I posiadanie dziecka. Wow, it's very biological. Jest w tym coś bardzo biologicznego. Then I thought, i wtedy pomyślałem, is this only time he says this? To tylko tutaj Bóg mówi o takim błogosławieństwie? Then on sixth day, a następnie szóstego dnia God created man and beast. Bóg stworzył człowieka i zwierzęta. And verse 28, i wiersz 28. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Again what? Znów widzimy tutaj co takiego. Be fruitful and multiply. Rozmnażajcie się i rozradzajcie. I said, yes! Powiedziałem tak. This is interesting. To jest niezwykle interesujące. The purpose of blessing is... Celem błogosławieństwa. Very biological, isn't it? Cel błogosławieństwa jest bardzo biologicznym celem. Fishes and birds never go to school. Ryby i ptaki nigdy nie udają się do szkoły. Fishes and birds never open the business. Ryby i ptaki nigdy nie otwierają jakiegoś biznesu. They don't marry. Nie wychodzą za mąż, nie żenią się. See, only purpose of their existing is what? Jedynym celem ich egzystencji jest co takiego? Being fruitful and multiply. Rozmnażanie się i rozradzanie. See, that's a basic blessing. To jest podstawa tego błogosławieństwa. Very biological. I ma bardzo biologiczną podstawę. Then let's look at the third blessing in the Bible. Popatrzmy teraz na trzecie Genesis błogosławieństwo. Genesis chapter 2 and verse 3. Rozdział 2, pierwszej księgi Mojżeszowej i wiersz 3. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. God blessed the seventh day. Bóg pobłogosławił dzień siódmy. The Sabbath day. Tak więc dzień sabatu. Is blessed day. Jest dniem błogosławionym. Let me ask you this question. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. To multiply, aby się rozmnażać, to have a cell growth, aby komórki się rozmnażały, gene requires powerful stimulation from outside. Potrzebna jest silna stymulacja, jeśli chodzi o gen, i to so, stymulacja z zewnątrz. So gene can duplicate. Tak, aby gen mógł się powielić. But before gene duplicate, ale zanim to się stanie and multiply, i zanim gen się rozmnoży, something need to be done. Musi coś musi się stać. That's very important. I to jest bardzo ważne. I'm going to talk to you a little bit later. Będę o tym też mówił nieco później. And the next blessing in the Bible. I następne błogosławieństwo Genesis biblijne. Chapter 9, verse 1. Rozdział 9, wiersz 1. Pierwszej Księgi Mojżeszowej. I błogosławił Bóg Noego, okay, i synów jego i powiedział do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Yes, again. Znowu to samo. Every blessing is for the what? Każde błogosławieństwo jest dla kogo? Be fruitful and multiply. Każde błogosławieństwo mówi o tym, aby wow, się rozradzać i rozmnażać. I was very happy getting byłem excited. Bardzo szczęśliwy i podekscytowany. And the next one. I następne błogosławieństwo. Genesis 17, 16. Pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział, wiersz 16. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Be fruitful and multiply. Rozmnażajcie się i rozradzajcie. Many people think God only blessed Isaac. Wielu ludzi myśli, że Bóg pobłogosławił jedynie Izaaka. God did not bless Ishmael. A Bóg nie pobłogosławił Ismaela. Well, God blessed Ishmael too, you know. Ale Bóg pobłogosławił również Ismaela. Look at the verse 20 of the chapter 17. Popatrzcie na wiersz 20, 17 rozdziału. Co do Ismaela, wysłuchałem cię. Oto pobłogosławił mu i rozplenią go. And i rozmnożę go nad miarę. Zrodzą 12 książąt i uczynią z niego naród wielki. The next, you can see. I pierwsza księga Mojżeszowa. Genesis 22, 17.
22 rozdział, wiersz 17. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie. Look at this here. Popatrzcie na ten fragment. Deuteronomy 7:13. Piąta księga Mojżeszowa, 7 rozdział, wiersz 13. Będzie cię miłował, błogosławił i rozmnoży cię. Błogosławi twoje potomstwo i płody twojej roli, twoje zboże, twój moszcz i twoją oliwę. Isn't that wonderful? Czy to nie cudowne? God blessed Sarah. Bóg pobłogosławił Sarę. The wife of Abraham. Żonę Abrahama. What kind of woman Sarah was? Jaką kobietą była Sara? Barren woman. Była niepłodną kobietą. Yeah. And after Sarah received the blessing? Ale gdy Sara otrzymała błogosławieństwo, she had Isaac. Urodziła Izaka. So blessing is very biological. Tak więc błogosławieństwo ma biologiczne podstawy. Multiplication. Powielanie, rozmnażanie się. So when you have a cancer, gdy chorujecie na raka, in your body, w waszym ciele, there is a cell which fight with the cancer. Jest taka komórka, która ma za zadanie walczyć z rakiem. Let me show you that cell we call the T cell. Pozwólcie, że pokażę wam tę komórkę. To jest komórka T albo limfocyt T. And this T cell is very important. I ta komórka T jest bardzo ważna. You can see this is a cancer cell here. To jest komórka raka. And these small white cells are the T cells. A te mniejsze białe komórki to są komórki T. And these T cells are now surrounding cancer cell and attacking cancer. I te komórki T teraz otaczają komórkę raka i atakują ją. You need to have more T cells to fight with the cancer. Potrzeba wam jak najwięcej komórek T, abyście mogli zwalczyć raka. So for you to be healed, abyście byli uzdrowieni, God has to bless the T cells. Bóg musi pobłogosławić komórki T. Make your T cell fruitful and multiply. Musi sprawić, aby te komórki rozmnażały się i rozradzały. Fight cancer better. I wtedy one znacznie szybciej likwidują raka. So for the healing of the disease, a więc, aby uwolnić się od choroby, you need the blessing, potrzebujecie błogosławieństwa, which is the power to activate your genes. A to błogosławieństwo jest mocą, która uaktywnia wasze geny. That's God's love. To jest miłość Boża. So, today is Sabbath day. Tak więc dzisiaj mamy dzień sabatu. Sabbath day is blessed day. Dzień sabatu jest błogosławionym dniem. He put more love energy in this day than other days. On obdarza nas większą energią miłości tego dnia niż każdego innego. If we open up ourselves and receive this power, jeśli otwieramy się na tę energię i przyjmujemy ją, which is the same power he used for the creation of the universe, a jest to ta sama moc, ta sama energia, której Bóg używał, by stworzyć wszechświat, what a change can happen. To jakie zmiany mogą zajść. What a sanctification can happen in our jakiego genes. Uświęcenia może dojść w odniesieniu do naszych genów i nas samych. That's why it is vitally important to experience Sabbath day. Dlatego tak ważne jest, abyśmy doświadczyli tego, czym jest dzień sabatu. Experiencing Sabbath day means, a doświadczenie sabatu oznacza experiencing power of creation. Doświadczenie mocy stwórczej on this Sabbath day. W czasie dnia sabatu. With your genes. I również w nawiązaniu do naszych genów. Amen. Amen. Yes. This is very important day. Jest to niezwykle ważny dzień. I have no problem the people going to church on Sunday. Ja nie widzę problemu, jeśli jakiś człowiek idzie do kościoła w niedzielę. I tell them, mówię im, go to church any day. Idźcie do kościoła jakiegokolwiek dnia chcecie. Sunday, Monday, Tuesday, any day. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, kiedykolwiek chcecie, możecie iść. You know, going to church and having worship. Aby iść do kościoła i oddawać cześć Bogu. Is a wonderful thing to do. Trzeba uczynić coś wspaniałego. So any day you want to. Tak więc kiedykolwiek chcecie udać się do kościoła, możecie udać się do tego kościoła i uczestniczyć w nabożeństwie. If you wanna say. Jeśli chcecie powiedzieć, Sunday is the day Jesus resurrected. Niedziela jest dniem, w którym zmartwychwstał Jezus. So you're gonna celebrate the resurrection of Jesus on Sunday. I z tego powodu chcecie uczcić dzień zmartwychwstania Chrystusa w niedzielę. I say that's beautiful. To jest piękna idea. Why not? Dlaczego nie? Celebrate resurrection. Czcijcie ten dzień zmartwychwstania. But there is only one day. Ale jest tylko jeden dzień. God blessed. Który Bóg pobłogosławił. That hasn't changed yet. I to się nie zmieniło jak do tej pory. Why should we rest on Sabbath day? Dlaczego więc powinniśmy odpoczywać w dzień sabatu? Now you know scientifically. Teraz dostrzegacie to z naukowego punktu widzenia. All living creatures must rest every seventh day. Że wszystkie żywe istoty powinny odpoczywać w dniu sabatu. Why it has to be on Sabbath day? Dlaczego to musi być dzień sabatu? You know why? Wiecie dlaczego? Because this day we have more power. Dlatego, że tego dnia otrzymujemy więcej God mocy. Specifically said that this day he blessed. Bóg mówi, że tego dnia on pobłogosławił szczególnie swój lud. You have a credit card? Can I Czy macie karty kredytowe? Card, nie mamy kart kredytowych, w sabat nie nosimy kart kredytowych. Here, carrying credit. Czy ktoś ma jakąś kartę kredytową? Okay. You know, one of my friend ruined my credit.
Zrujnował moją kartę kredytową. He stole my credit card. On ukradł moją kartę. And he spent a lot of money. I wydał mnóstwo pieniędzy. And if I prosecute him, i gdybym podał go do sądu, if I send him to jail, i wysłał go do więzienia, then I'll have a no credit problem. Wtedy nie miałbym żadnych problemów kredytowych. Because it's all his fault. Dlatego, że to była jego wina. But I could not send him to jail. Ale nie mogłem wysłać go do więzienia. If I do not send him to the jail, a gdybym tego nie zrobił, everything is on my responsibility. To za wszystko ja byłbym odpowiedzialny. That's just like a Jesus, you know. To tak jak Jezus. So I need to pay the price. Ja musiałem zapłacić cenę. So I did pay the price. I zapłaciłem cenę. And my friend, he spent all the money in gambling. I mój przyjaciel wydał wszystkie te pieniądze na hazard. Gambling and the drug. I narkotyki. But I could not send him to jail. Ale ja nie mogłem sprawić, żeby on znalazł się w więzieniu. He was crying, he said, thank you, thank you. On płakał i powiedział, you dziękuję, saved my life. Ocaliłeś moje życie. But I was in debt. Ale ja miałem teraz długi. I paid the price. Więc ja musiałem zapłacić thought, za te wszystkie. This is what Jesus has done for me. I pomyślałem, że to przecież to samo zrobił Jezus dla mnie. Now the problem was, ale był pewien problem. I used to have a very excellent credit. Miałem bardzo dobrą kartę kredytową. My credit limit was $20,000. I miałem aż 20 tysięcy dolarów. This time I went to bank. I tym razem udałem się do banku. Please give me new credit card. Proszę, udzielcie mi nowego kredytu. You know, in America, without credit card, this is very inconvenient. A w Stanach Zjednoczonych bez karty kredytowej będziecie Because mieli wielkie problemy. Carry cash now. Musicie mieć kartę kredytową, żeby za coś zapłacić. So I begged the bank, please. Więc błagałem przedstawicieli banku, proszę. No, we cannot give you credit card. Oni powiedzieli, nie możemy panu udzielić Because karty kredytowej. Credit is terrible. Dlatego, że pana finanse wyglądają fatalnie. So I went to one bank, explained everything. Więc udałem się do banku, wyjaśniłem wszystko. I showed my past history, how good guy I am. Pokazałem swoją przeszłość, powiedziałem jak dobrym byłem człowiekiem. My friend did all że to mój przyjaciel to spowodował. And this banker looked at me. A ten bankier popatrzył na mnie. He said, i powiedział, okay, I'll give you one. Dobrze, dam panu jedną. But the limit is $1,000. Ale ma pan tylko $1,000. So right now I have the credit card, $1,000. Teraz mam tę kartę kredytową na $1,000. In this magnetic strip. Na tym pasku magnetycznym. Okay, let's assume this is mine. Załóżmy, że to jest moja karta. There's all my credit history. Tu jest cała historia mojego kredytu. This magnetic strip on this credit card is my financial gene. To jest powiedzmy mój taki finansowy gen. Every past history is written here. Cała moja historia z przeszłości jest tutaj zapisana. You know what is your gene is? Wiecie, czym jest wasz gen? Just like a magnetic slip here. Jest takim symbolem tej magnetycznej There's karty, tego letter, paska magnetycznego. Letter is written on your gene. Na waszych genach wypisane są pewne I'll litery. Explain it, tomorrow, okay? Jutro powiem coś więcej na ten temat. So when your parent did something wrong, więc jeśli wasi rodzice uczynili coś złego and had a cancer, i zachorowali na przykład na raka, there's a cancer in your gene. To w waszych yes. genach również znajdują się geny, które mogą wywołać so raka. You can have a cancer much easier than other people. Tak więc o wiele łatwiej możecie zachorować na yes. raka niż inni ludzie. My gene is a biological gene. Tak więc mój gen jest genem biologicznym. My gene inside myself has nothing to do with my financial condition. Ten gen, który znajduje się wewnątrz mnie, nie ma nic wspólnego z moim stanem finansowym. But this credit card gene has nothing to do with my biological condition. Ale ten z kolei gen, który znajduje się na tej karcie kredytowej, nie ma nic wspólnego z moim biologicznym genem. And my daughter. A moja córka was in a severe automobile accident. Uczestniczyła w bardzo poważnym wypadku samochodowym. And she had to go through all kind of testing. I przeprowadzano różnego rodzaju badania. One of the most expensive testing was the MRI testing. I jednym z najbardziej trudnych, kosztownych badań to było badanie MRI. To było badanie rezonansu magnetycznego. What it means is my daughter has to go through powerful magnetic field, electromagnetic field. To oznaczało, że moja córka musiała znaleźć się w bardzo silnym polu elektromagnetycznym. And every tissue is differently resonating magnetic energy. I każda tkanka inaczej reaguje na taką energię. So we doctors have beautiful image, much better than X-ray. Tak więc lekarze otrzymali bardzo ładne zdjęcie, dużo bardziej wyraźne niżeli zdjęcie rentgenowskie. So my poor daughter was put into that room. Tak więc umieszczono moją biedną córkę w tym pomieszczeniu. And she was lying on the table. Ona leżała na stole. And she was so scared. Bardzo się bała. And I was outside, a ja byłem na zewnątrz, czekałem. And she says, come in, daddy, come in. I ona powiedziała, chodź tato, wejdź tutaj. I could not hear her voice. Nie mogłem słyszeć nawet jego, But jej I felt, głosu. I felt her voice. Ale czułem jej głos. And father instinct developed.
I wtedy rozwinął się instynkt ojcowski. And I opened the door and otworzyłem step into the room. Drzwi i wszedłem do pokoju. And doctors and technicians out there said, i technicy i lekarze pokazywali mi, proszę stąd wyjść. Out! Na zewnątrz. Then I realized what a stupid thing I did. I wtedy zrozumiałem, że zrobiłem coś bardzo głupiego. So I jumped out again. Więc wyskoczyłem z powrotem do tyłu. And everything went well. I wszystko poszło dobrze. Everything finished. Skończyło się. I went to bookstore. Udałem się do księgarni. I bought few book. Kupiłem kilka książek. I gave it to them. I dałem im. And she went. I wtedy ona pociągnęła tą kartą magnetyczną, dałem jej kartę. Nothing. I nic się nie działo. Why? Dlaczego? The powerful magnetic field. Dlatego, że znalazłem się pod wpływem siły elektromagnetycznej. Inside that room. Wewnątrz tego pokoju. Was full of magnetic force. Znajdowała się duża moc elektromagnetyczna. I didn't feel it. Ale ja tego nie odczuwałem. I didn't know it. Nie wiedziałem o tym. I didn't touch it. Nie dotknąłem tej mocy. But it was there. Ale ona tam była. The magnetic power changes magnetic sleep. Ta magnetyczna moc zmieniła ten pasek magnetyczny. In a way, I felt so good. Ale pomimo tego czułem się dobrze. You know why? Wiecie dlaczego? Because on this strip of my credit card. Dlatego, że na tym pasku mojej karty kredytowej. There's a lot of bad things are written. Znajdowało się bardzo dużo złych różnych informacji. Bad history. Zła historia. That's totally erased. Która została całkowicie wykasowana. I felt my credit card is sanctified. I wtedy zrozumiałem, że moja karta magnetyczna została uświęcona. My credit card experienced the sanctifying power. Moja karta kredytowa doświadczyła tej uświęcającej mocy. In that room. W tym pokoju. You know what we should experience? Wiecie, czego my powinniśmy doświadczyć? Our bad genes must experience. Nasze złe geny muszą tego doświadczyć. Gene changing power, which is filled up on this day we call Sabbath day. Tej mocy, która jest w stanie nas zmienić, i to szczególnie w dzień sabatu. Amen. Yes. This day you cannot buy with money. Tego dnia nie jesteście w stanie wydawać pieniędzy. When you read the Sabbath commandment. Gdy czytacie czwarte przekazanie. Some people come to me and say this. Niektórzy ludzie, którzy czytają to przekazanie, podchodzą do mnie i mówią tak. Dr. Lee, don't emphasize Sabbath too much. Doktorze Lee, proszę nie kłaść takiego nacisku na sabat. Sabbath was for the Jewish people. Dlatego, że sabat był dla Żydów. Sabbath is not for us. Sabbat nie jest dla nas ludzi. I said, oh, is that right? To wiedziałem, czy naprawdę? I tak said, uważacie? You believe in ten commandments? Czy możecie żyć bez 10 przykazań? He said, yes. A on powiedział tak. So let's read then verse 8 of chapter 20 of Exodus. To przeczytajmy wiersz 8, 20 rozdziału drugiej księgi Mojżeszowej. Remember the Sabbath day. I Bóg mówi, pamiętaj na dzień sabatu. You know, this fourth commandment is very interesting to me. Te czwarte przykazanie jest dla mnie bardzo interesujące. Every other commandment starts with thou shall not. Każde inne przykazanie rozpoczyna się od słów nie będziesz albo thou będziesz. Thou shall not kill, thou shall not, thou shall nie not, thou będziesz shall zabijał, not. Nie będziesz tego robił, nie będziesz tamtego robił. But this first commandment is different. Ale to czwarte przykazanie jest inne. I don't know why God didn't say thou shall not work on Sabbath day. Nie wiem dlaczego Bóg nie powiedział nie będziesz pracował w dzień sabatu. Instead. Ale zamiast tego it starts with, zaczyna w ten sposób. Remember. Pamiętaj. Pamiętaj. Pamiętaj sabatu. Pamiętaj na dzień sabatu. Dzień sabatu. Dzień sabatu. You know what remember means? Wiecie, co oznacza słowo pamiętaj? Don't forget. Nie zapominaj. Forget me not. Nie zapomnij, to oznacza co takiego? When do you use this word most? Kiedy najczęściej używacie tego słowa? In what relationship? W jakich relacjach? Forget me not. Nie zapominaj o mnie. In what relationship? W jakich relacjach? Loving relationship, yes. W relacjach, których podstawą jest miłość. When you don't love each other, jeśli się nie kochacie wzajemnie, you wanna forget. To wtedy będziecie zapominać. You don't want to remember. Nie chcecie pamiętać. When you're hating somebody, jeśli czujecie do kogoś nienawiść, why do you have to remember his birthday? Dlaczego macie pamiętać o dniu urodzin takiej osoby? But when you love, ale jeśli kochacie, when you are in love, jeśli jesteście zakochani, you want to remember everything about to her. Wtedy chcecie pamiętać o niej wszystko. Pamięta. Beautiful. To jest piękne. God says, pamięta. Bóg mówi, pamiętaj. Dzień sabatu. Sabbath day. You know what that means? Wiecie, co to oznacza? I love you. Kocham was. I wanna meet you. Chcę się z wami spotkać. I know you're busy. Wiem, że jesteście you zajęci. Have to go to school. Musicie chodzić you have do szkoły. To go to work. Musicie you chodzić do pracy. Of things. Musicie wiele różnych but rzeczy only wykonać. One day, one day. Ale tylko jednego dnia, proszę I wanna meet was. You. Tylko jednego just dnia chcę was spotkać. Tylko ty a i ja. Date.
Chcę, żebyśmy mieli taką randkę. Pamiętaj. A date. Pamiętaj o naszej randce. I wanna change you. Chcę was zmienić. I wanna multiply and your genes. Chcę, żebyście się rozmnażali, rozradzali wasze geny, żeby się rozmnażali. I wanna multiply your T cells. Chcę rozmnożyć wasze komórki T. And I wanna kill all the germs in your body and cancer cells. Chcę zabić w ten sposób wszystkie te różnego rodzaju zarazki i komórki raka. I love you. Kocham was. Pamiętaj. Pamiętaj. Remember the Sabbath day. Pamiętaj ten dzień sabatu. Oh, it excites me. To mnie naprawdę ekscytuje. This is Sabbath day. Taki jest właśnie ten dzień sabatu. God says, Bóg remember, mówi, pamiętaj. That means I love you. To oznacza, ja ciebie kocham. Please don't forget. Proszę, nie zapominaj o tym. That means he will never forget. To oznacza, że on nigdy nie zapomni. He will never forget Sabbath. On nigdy nie zapomni o dniu sabatu. Can you imagine? Czy możecie sobie wyobrazić? Your loved one is sitting and waiting for you. Że osoba, którą kochacie, siedzi i czeka na was. And waiting for you. Czeka na was. Haven't had this kind of experience? Doświadczyliście już tego kiedyś? Long time ago when you're in love. Dawno temu, kiedy byliście zakochani. You're dating. Umawialiście się. So you promised to meet on some day, certain time. Obiecaliście sobie nawzajem spotkać się w pewnym określonym czasie. Udaliście się tam. And she's not coming. A ona nie przyszła. And you wait. A wy czekacie. And you wait. I czekacie. And you wait. I czekacie. Finally you're going home. W końcu wracacie do domu. Without seeing that loved one. Nie widząc tej ukochanej osoby. When you don't meet God on Sabbath day. Gdy nie spotkacie się z Bogiem w dzień sabatu. Oh, God is very sad. Bogu jest bardzo przykro. Next Sabbath. Następnego sabatu. He will wait for you. On znów będzie na ciebie czekał. To make you healthy. Aby sprawić, byś był szczęśliwy to i zdrowy. Activate your endorphin genes. Aby uaktywnić swoje geny endorfiny. When you have more endorphins, gdy macie więcej endorfiny, this more endorphin strengthens your T cells. Ta większa ilość endorfiny może tak wzmocnić wasze komórki T. As you're listening to me. Tak, również jeśli mnie aren't słuchacie. You happy? Czy nie jesteście szczęśliwi, now your endorphin gene is being activated że teraz by the truth wasze geny endorfiny są uaktywnione? And this endorphin is strengthening your T cells. I ta endorfina wzmacnia wasze limfocyty te. And it is killing any germs, any kind of bad things, cancer cells in your body right now. Zabija komórki teraz nowotworowe i różnego rodzaju wirusy, bakterie i zarazki. God is working in your body right now. Teraz Bóg już pracuje w waszym Praise organizmie. The Lord. Chwała Panu. Amen. Let's give a big hand to God. Bijmy brawo dla Boga. Amen. Chwała Panu. And this is Sabbath. Szczęśliwego sabatu. And then some people tell me. A niektóre osoby mówią mi. Doctor Lee, that's for the Jewish. Doktorze Lee, to przecież dla Żydów. Not for us. Nie dla nas. Then I should read it. I wtedy mówię im, przeczytajcie. For your son. Dla twojego syna. For your daughter. Dla twojej córki. For your manservant. Dla twojej służebnicy. For your female servant. Dla twojego sługi. Then for whom? I dla kogo jeszcze? Ox. For oxes. Dla wołów. And the sheep. Dla for your cattle. Owiec i dla bydła. Then I tell them, did you see that? Wtedy mówię im, czy widziałeś to? This is not just for the Jewish. Sabat nie jest jedynie dla Żydów. This is for the cows too, you know. Nawet dla krów. Then I ask him. Wtedy zapytałem takiego człowieka. Have you ever seen the cows going to church? Czy widziałeś kiedykolwiek, aby krowa udała się do kościoła? I said, remember. Więc powiedziałem, pamiętaj. Sabbath commandment is. Przykazanie mówiące o sabacie. Not just religious rule. Nie jest jedynie religijną zasadą. Sabbath is a principle of life. Sabat jest zasadą życia. Amen. Amen. Sabbath is truth of life. Sabat jest prawdziwym życiem. That's why God said. To dlatego Bóg powiedział. The Sabbath is sign between you and me. Sabat będzie znakiem pomiędzy mną a wami. So you may know that tak, I'm the God who sanctifies. Abyście wiedzieli, że ja jestem Bogiem, który was uświęca. Wonderful. Cudowne. That's why Jesus loved to heal the patient on Sabbath day. To dlatego Jezus uwielbiał uzdrawiać chorych ludzi w dzień sabatu. Now you understand why, right? Teraz wiecie dlaczego? Yes. But you know what? A wiecie co? But still I did not answer you the question. Jeszcze nie odpowiedziałem wam na why pytanie. Why do we have to rest on Sabbath day? Dlaczego musimy odpoczywać w dzień sabatu? When God repairs our genes. Gdy Bóg odnawia nasze geny. With his blessed power. Swoją błogosławioną mocą. And this gene, let's say the gene is again damaged here. Powiedzmy, że ten gen został uszkodzony. So this gene must be repaired. I musi być naprawiony. To be repaired. Aby mógł być naprawiony. This gene cannot be like this. Ten gen musi zachowywać się w ten sposób. Gene has to be unwound. Gen musi być rozplątany. Or straightened. Albo prosty.
And then God can fix, repair the gene. A dopiero wtedy Bóg może naprawić ten gen. When you have a car trouble. Gdy macie jakieś problemy z samochodem. Can you ask that auto mechanic to repair your car while you're driving? Czy możecie prosić mechanika, aby naprawił samochód w czasie, gdy jedziecie samochodem? If you're, while you're driving, you say, oh, please fix my car. I w czasie jazdy otwieracie okno i wołacie, proszę pana, niech pan naprawi mój samochód. What is he going to tell you? Co on by wam wtedy powiedział? Park, please. Proszę zaparkować. You know, our gene need to be parked. Nasze geny również potrzebują czegoś takiego jak parkowanie. So, before our genes multiply, a więc zanim ten gen się rozmnoży, this gene must be repaired, musi być naprawiony. To repair this gene, aby naprawić ten gen, this gene must be in resting situation. Musi znajdować się w stanie spoczynku. When you're resting, a gdy odpoczywa, all the chromosome is unwound. Wtedy wszystkie chromosomy są, prostują się. And odwijają się. And God produces this repair protein. Wtedy Bóg używa takiego białka, które ma za zadanie naprawiać gen. And then go through like this. I wtedy to białko przechodzi przez DNA w ten and sposób. Examined each letter in the gene. I sprawdza każdą literę w strukturze gena. This letter is wrong. Jeśli znajdzie, że ta litera jest wadliwa, then cut off this very single letter, wtedy to białko odcina ten fragment, replace with a new letter. I zamienia nową literę. Now gene is repaired. W jaki sposób dochodzi so do naprawy genu? This, aby tego dokonać, gene has to be in resting situation. Gen musi znajdować się w stanie spoczynku. That's why God asked us to rest on to dlatego Bóg chce, abyśmy odpoczywali w dzień sabatu. Amen. Yes. Let me ask you this question. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. You can answer this question. Możecie spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Why God rested in Genesis chapter 2? Dlaczego Bóg odpoczął, o czym czytamy w drugim rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej? Why not he is resting anymore? Dlaczego więcej już nie odpoczywa? You should be able to answer this question. Powinniście teraz już wiedzieć, jaka jest odpowiedź. Yeah. Before sin entered. Zanim wkroczył grzech na naszą planetę, his creatures didn't have any problem. Jego stworzenia nie miały żadnych problemów. No gene damages. Nie było żadnych uszkodzeń genów. No stresses. Nie było żadnych stresów. No sin, no stress. Żadnego grzechu, żadnego no stresu. No oxygen free radical. Żadnych wolnych rodników tlenowych. Therefore no gene damage. Dlatego nie było żadnego uszkodzenia w strukturze genów. Therefore he had nothing to repair. Dlatego nie musiał niczego naprawiać. So he rested on Sabbath day. Więc odpoczywał w dzień sabatu. After sin entered. Ale gdy wkroczył grzech, there's lots of things to do on Sabbath day. Wtedy w sabat również było wiele do zrobienia. So God says, więc Bóg mówi, you rest. Ty odpocznij. I will work. A ja będę pracował. So that's why we must rest on Sabbath day. To dlatego my musimy odpoczywać w dzień See? Sabatu. Isn't that beautiful? Czy to nie piękne? I'm very happy with this God. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam takiego Boga, who said he blessed the Sabbath day. Który powiedział, że pobłogosławił dzień sabatu. Instead of saying he blessed the seventh day Adventist. A zamiast powiedzieć błogosławię Adwentystów dnia siódmego. You know why? Wiecie dlaczego? Because by blessing a day. Dlatego, że przez błogosławieństwo by dnia. Blessing the Sabbath day. Przez błogosławieństwo sabatu. Everyone on earth can be blessed. Każdy człowiek, który przychodzi na ten świat, może być pobłogosławiony. In blessing people. A błogosławiąc ludzi. He has no discriminations. Nie brałby pod uwagę żadnej dyskryminacji. That's why he blessed the day. To dlatego pobłogosławił dzień. So day comes to everyone in this world. Dlatego to błogosławieństwo przez ten dzień docierać może do każdego człowieka Blessing na świecie. Is given błogosławieństwo jest dane to the day, poprzez so dzień. No matter who you are, bez względu na to, kim jesteś. You can be Buddhist, możecie być buddystami. You can be atheist, możecie być ateistami. You can be murderer, możecie być nawet mordercami. Sabbath day is for you. I sabat jest dla was. The blessing in the Sabbath day is for you. Błogosławieństwo sabatu jest dla the ciebie. The changing power. Ta moc, która potrafi the zmienić. The creative power is for you. Jest dla ciebie. God loves everyone. Bóg kocha każdego. But we Adventists. Ale my Adwentyści. Are more blessed either less blessed. Nawet jesteśmy bardziej pobłogosławieni If niż you inni. Accept Sabbath day like this today. Jeśli akceptujecie dzień sabatu tak jak dzisiaj. Wow. Thank you, Lord. Wtedy mówimy, dziękuję, Panie. Then you put yourself into the God's arm. Wtedy poddajecie się w całości Bogu. Rzucacie Mu się w ramiona. God can do all he wants to do for you. Bóg może uczynić wszystko, co tylko od Niego But oczekujecie. If you don't know Sabbath, ale jeśli nie znacie prawdziwego znaczenia sabatu, I'm busy. Wtedy mówicie, jestem zajęty. I cannot rest. Nie jestem w stanie odpocząć. Even though God gave blessing.
Pomimo tego, że Bóg udziela błogosławieństwa, if you're not resting, to jeśli nie odpoczywacie, you cannot receive it. To nie jesteście w stanie otrzymać, przyjąć tego błogosławieństwa. That is same as, a to jest to samo, your loving date is waiting for you. Jak w przypadku ukochanej osoby, która czeka waiting na spotkanie z Tobą. And waiting for you. Czeka i czeka. Until you come to him. Aż przyjdziesz. He will never give up waiting for you. Nigdy nie przestanie czekać. He will wait for you. Zawsze będzie czekał. But don't wait too long. Ale nie pozwalajcie, aby czekał zbyt długo. So this is the principle of righteousness by faith. Taka jest zasada sprawiedliwości z wiary. Man does not deserve. Człowiek nie zasługuje. Sinner does not deserve the blessing. Grzesznik nie zasługuje na to błogosławieństwo. But God gave a blessing to the day, Sabbath day. Ale Bóg obdarzył błogosławieństwem dzień sabatu. He gave us blessing anyway. I pomimo tego obdarza nas błogosławieństwem. Isn't that beautiful? Czy to nie piękne? Yes. No one can avoid the Sabbath day. Nikt nie jest w stanie pominąć tego dnia. But you can refuse the blessing. Ale możecie odrzucić błogosławieństwo. By not acknowledging Sabbath day. Przez brak uznania dnia sabatu. By refusing the rest. Przez odrzucenie możliwości odpoczynku. You can refuse. Odrzucacie the power of creation, moc stworzenia in this day. W tym dniu. Let me just finish up now. Pozwólcie, że jeszcze zakończę. By telling you a very interesting thing. I powiem wam o czymś bardzo interesującym. So after I found this out, tak więc, gdy to odkryłem, I always imagined, zawsze wyobrażałem sobie, well, after the creation of this world, że po stworzeniu tego świata, I think all the creatures knew Sabbath. Wszystkie stworzenia już znały sabbat. Birds, you know, ptaki, cats and, you know, zwierzęta. Even though they don't have a calendar. Pomimo tego, że nie miały żadnego kalendarza. They knew Sabbath. Znały sabbat. That's what I thought. To odkryłem. So I prayed to God. Więc modliłem się do Boga. God. Boże. I want to find any animal still keeping Sabbath. Chciałbym znaleźć takie zwierzęta, które nadal zachowują sabbat. One time I went to Brazil. I któregoś razu udałem się do Brazylii. I gave the sermon. I miałem kazanie. One man came to me. Pewien mężczyzna podszedł do mnie. Dr. Lee. Doktorze Lee. There is a honeybee. Keeping Sabbath. Są takie pszczoły, które zachowują sabat. I said, what? Powiedziałem, co? Saturday, they never work. One nigdy nie pracują w sobotę. I said, let's go. Jedźmy tam, powiedziałem natychmiast. So we drove 2 hours, więc jechaliśmy tam 2 godziny. It was deep in the country. To było głęboko w kraju, wewnątrz puszczy. Big portion of Brazil forest is unpolluted. Większość Brazylii to obszar niezanieczyszczony. You cannot really see many people living. Nie zauważycie tam zbyt wielu ludzi. And here's a honeybee. I zobaczyłem te ule. Quiet. Pszczoły. Były cicho. I put my ear. Przytknąłem swoje, przystawiłem yes, swoje ucho do ula inside. I słuchałem, co się dzieje wewnątrz. But I said, I want to see. Ale powiedziałem, chciałbym je zobaczyć. I wanted him to crack open the beehive. Więc chciałem, żeby ten pszczelarz zrobił jakiś otwór I just w ulu. Wanted to see and have a, take a picture. Chciałem zobaczyć, co się tam dzieje i nawet zrobić zdjęcie. So he got the stone and he więc on wziął jakiś kamień i uderzył w ten ul. And bees got scared. I wtedy pszczoły się przestraszyły. And many bees came out. I niektóre pszczoły wyszły z tego ula. I was scared, because i zacząłem się bać, gonna sting me. Że będą mnie chciały urządlić. But the man says, ale ten mężczyzna powiedział, don't worry. Nie bój się. They don't sting you. One cię nie urządlą. They are very good bees. One są bardzo dobrymi pszczołami. The good bees giving good sabbath. You know that? Dobre pszczoły zachowywały taki dobry sabbat. Then he said, i wtedy powiedział, these bees do not have a stinger. Te pszczoły nie mają żądeł. These bees are not sinful bees. Te pszczoły nie są grzesznymi pszczołami. I think they are still keeping sabbath gene. One nadal posiadały ten gen, który powodował, że zachowywały sabbat. Sabbath is programmed instinct. Tak więc sabbat jest takim programem, który został zakodowany. Because it is a principle of life. Dlatego, że jest zasadą życia. But we lost it. Ale my straciliśmy ten instynkt. Because of sin. Z powodu grzechu. That gene's gone. Ten gen po prostu uległ zanikowi. That's why we lost eternal life. To dlatego straciliśmy wieczne That's życie. Why we're becoming sick. Staliśmy się ludźmi chorymi. You know what? Wiecie co? Everybody needs a Sabbath day today. Wszyscy dzisiaj wiedzą. Yes, you can go to church any day you want to. Możecie, mówią, możecie iść do kościoła kiedykolwiek. But if you want to only rest one day out of week. Ale jeśli tylko zachowacie jako święty jeden dzień w tygodniu. People need to choose Sabbath day. Ale ludzie muszą spośród tych dni wybrać sabbat. And remembering i pamiętać God o Bogu. And
You know, when I speak to this my patient, especially for the cancer patient. I kiedy rozmawiam z tymi pacjentami, szczególnie tymi, którzy chorują na raka. Especially cancer patient needs more repair of the more genes. To w szczególności chorzy na raka potrzebują więcej naprawy w strukturze genów. And cancer patient need more T cells. Więcej potrzebują również komórek T. They need this power. Potrzebują tej mocy, which is given to the Sabbath spirit. Która jest udzielana poprzez dzień sabbatu. I tell them. Mówię im. You cannot buy this with money. Nie możecie tego kupić za pieniądze. There's no doctors can do this. Żaden lekarz nie jest w stanie tego no dokonać. No doctors multiply your T-cells. Żaden lekarz nie jest w stanie rozmnożyć waszych komórek T. Only the God. Tylko Bóg. The great physician in heaven can do this. Wielki lekarz w niebie. Through the Sabbath. Jest w stanie tego dokonać poprzez Sabbath. Through the power of creation of this universe. Poprzez moc stworzenia wszechświata. Then all my patients. I wtedy wszyscy moi pacjenci. Whether they're atheist. Czy są ateistami? They're Catholic. Katolikami. They're Baptist. Baptystami. They all applaud. Wszyscy biją brawo. They say. I mówią. Yes, Dr. Lee. Tak, doktorze Lee. We will remember. Będziemy pamiętać. We will remember the Sabbath. Będziemy pamiętać o dniu sabatu. And we will meet God. I spotkamy w tym dniu Boga. And many people i wielu ludzi now understand teraz rozumie, who Seventh-day Adventists are. Kim są Adwentyści Dnia Siódmego. In correct way. We właściwy sposób są w stanie to zrozumieć. May God bless you with his creative power today. Niech Bóg dzisiaj pobłogosławi was swoją stwórczą mocą. May your genes be fruitful and multiply. Niech wasze geny się rozmnażają i rozradzają. With this wonderful power given to this Sabbath day. Dzięki tej wspaniałej mocy, która jest wam przekazywana poprzez dzień sabatu. Amen. Amen.